Jakiś czas temu media obiegła dziwna informacja. Pewna kobieta zobaczyła u sąsiada na podwórku drobne zwierzęta ponadziewane na kolce krzewów. Natychmiast zawiadomiła policję, twierdząc, że ma do czynienia z sadystą. Po zbadaniu sprawy okazało się, że za te bestialskie obrazki nie odpowiada jednak człowiek, a ptak, a nawet ptaszek. Mały, niepozorny, wielkości szpaka. Choć sytuacja ta miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce także żyją przedstawiciele tej dziwnej, sadystycznej, wydawałoby się, rodziny ptaków. To dzieżby. Małe, ale brutalne i pod wieloma względami nieustępujące nawet 10 razy większym szponiastym drapieżnikom. Gniazdują u nas trzy gatunki tych dziwnych ptaków i wszystkie mają na oczach tą charakterystyczną przepaskę. Czyżby chciały coś za nią ukryć? Rzeczywiście, ptaki te mają mroczny sekret i słyną z barbarzyńskich zwyczajów. Zaskakujące jest to, że te małe ptaki, z wyglądu przypominające zwykłego ziarnojada, nie mające silnych szponów, polują na gryzonie, jaszczurki, węże, a nawet inne ptaki. Jak? I czemu nadziewają je na pal? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Największą dzieżbą występującą w Polsce jest serokosz. Jak widzicie, ptak ten na pierwszy rzut oka wcale nie zdradza swoich krwiożerczych zapędów. Aż trudno uwierzyć, że serokosz to rasowy drapieżnik i praktycznie stuprocentowy mięsożerca. To jednak fakt. Największą część jego pokarmu stanowią myszy i nornice. Gdy spojrzeć na jego dziób z bliska, to widać jednak, że ma on drapieżny charakter. Może nie tak jak u orłów czy jastrzębi, ale jest zakrzywiony. Co jednak z jego, w cudzysłowie, szponami? To zwyczajne nóżki, jak u wróbla. Nikomu nie są w stanie zrobić krzywdy. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Ten ptak to taki półdrapieżca, jastrząb bez szponów. Ofiary chwyta co prawda przy niewielkiej pomocy nóg, co za chwilę zobaczymy, ale jego nogi są zwyczajnie za słabe, by mogły przebić i udusić ofiarę, tak jak szpony ptaków szponiastych. U dzieżb do zabijania ofiar służy tylko silny dziób i to on stanowi główne narzędzie zbrodni. Gdy ptak schwyta niedużą ofiarę, połyka ją w całości. Problem zaczyna się jednak, gdy schwyta dużą mysz, jaszczurkę czy węża. Ptaki szponiaste przytrzymują ofiarę pazurami i dziobem rozrywają ją na mniejsze, wygodne do połknięcia czy nakarmienia młodych kawałki. Co ma jednak zrobić serokosz z tymi mikronóżkami? Pewnie domyślacie się już, do czego służą mu kolce, ciernie i wszelkiego rodzaju narzędzia przytrzymujące, jakie może on znaleźć w naturze. Wykorzystuje je jako hak rzeźniczy. Dzieżby nie są zatem sadystami. Po prostu sprytnie radzą sobie ze swoimi ułomnościami. Rolę przytrzymywaczy, szponów, pełnią w ich przypadku kolce. Dzieżby, nie mając własnych, wykorzystują dostępne w przyrodzie narzędzia. A korzyści płynących z wykorzystania tych narzędzi jest więcej. U wszystkich drapieżników zdarza się czasem, że upolują więcej niż są w stanie zjeść. Czasem jest urodzaj pokarmu. Co wtedy? Spiżarnia, lodówka to doskonały pomysł. Wiatr, słońce, mróz konserwują ofiarę. Sprawiają, że może ona przetrwać dłużej, a dodatkowo kruszeje i jest łatwiejsza do zjedzenia i strawienia. Do tego na drzewie czy krzewie jest niedostępna dla naziemnych drapieżników. A zatem nadziewanie na pal to po pierwsze łatwość obróbki pokarmu, a po drugie świetna spiżarnia. Warto też zauważyć, że niektóre pasikoniki, którymi także żywią się dzieżby, pochłaniają toksyczne rośliny i często same stają się toksyczne. Nadzianie ich na kolec i zostawienie na słońcu rozkłada owe toksyny i sprawia, że posiłek jest lekko strawny. I znów korzyść. Dlatego wszystkie dzieżby, których jest na świecie kilkadziesiąt gatunków, powszechnie wykorzystują tę technikę i słyną z niej w ptasim królestwie. Nazywane są nawet ptasimi rzeźnikami. Strategia ta daje różne korzyści, a dla mikrodrapieżników pozbawionych szponów jest po prostu koniecznością. Jak polują dzieżby? Podczas czatowania na ofiarę przypominają ptaki szponiaste, bo tak jak one zajmują punkty z dobrą widocznością. Suche gałęzie, czubki drzew, różne słupy, ambony czy pale. Wypatrują i czekają na dogodną okazję.
Jednak o ile ofiary orłów, jastrzębi czy sokołów są dość duże i stosunkowo łatwo sfilmować polowanie, to w przypadku serokosza czy jeszcze mniejszych dzierzb, jak na przykład również występujący w Polsce nieduży gąsiorek, jest to znacznie trudniejsze i takie nagrania należą do rzadkości. Nawet godzinami czatujący w ukryciu ptasiarze, wyposażeni w lornetki i najlepsze teleobiektywy, zazwyczaj widzą jedynie nurkującego serokosza i po chwili już wracającego z ofiarą w dziobie. Tutaj jednak mamy do czynienia z nagraniem z kamery umieszczonej na stałe, na którym przypadkowo udało się nagrać polowanie dzierżby. Do grupy pożywiających się gołębi dołączają niczego nie spodziewające się wróble. I to jeden z nich stanie się celem drapieżcy. Jak widzicie, atak przebiega dość podobnie jak w przypadku krogulca, czyli ptaka szponiastego. I o dziwo, co widać tu wyraźnie, nogi ptaka, choć słabe i wątłe, także wykorzystywane są w tym polowaniu. Ba, widać, że pełnią ważną rolę, bardzo podobną do tej, jaką pełnią szpony ptaków szponiastych. Przytrzymują ofiarę, ale ostatecznie to jednak dziób ją unieszkodliwia. Czy została ona nadziana na pal? Tego nie dowiadujemy się z tego nagrania, ale możemy domniemywać, że tak. A jak wygląda polowanie na gryzonia? Czy w tym przypadku nogi również zostaną wykorzystane? Tutaj serokosz wykorzystuje już inną technikę. Jego nogi są zbyt wątłe, by utrzymać gryzonia, dlatego serokosz posługuje się tylko dziobem. Ptak szybkimi atakami chwyta gryzonia za kark i próbuje mu przegryźć rdzeń kręgowy. I w ten sam sposób dzierżby polują także w naturze. Dokładnie tak samo dzierżby polują także na węże czy jaszczurki. Tu znów posługują się tylko i wyłącznie dziobem. Szybki doskok i cios w okolice głowy i karku. Mały, lecz silny i ostry dziób działa niczym miniaturowy sekator i łamie kark niedużego węża. Nagranie to oczywiście nie pochodzi z Polski, ale w podobny sposób nasze dzierżby polują na młode zaskrońce, padalce czy jaszczurki zwinki. Dzierżby polują także na płazy. Tu widzimy niewystępującą w Polsce dzierżbę zmienną. Typowe cechy rodziny dzierżb i podobieństwo do naszych serokoszy i gąsiorków jest jednak bardzo wyraźne. Nasze dzierżby również chętnie zjadają płazy, a że żaby czy traszki na łące są powolniejsze niż gryzonie, to stanowią dość łatwą do schwytania zdobycz. A teraz spójrzcie na tego, znacznie większego od serokosza drapieżce. To myszołów. Typowy i najliczniejszy w Polsce ptak szponiasty. Można go spotkać w całym naszym kraju. Jego waga dochodzi do 1200 gramów. Waga serokosza, naszej największej dzierżby, zaledwie do 80 gramów. Wiecie, co łączy oba te odmienne ptaki? Oba specjalizują się w połowie mysz i nornic. Czy to nie dziwne? Dwa tak różniące się od siebie ptaki pod względem wielkości, wagi, a także siły polują na tą samą zdobycz. Mały serokosz ze słabymi nóżkami, znacznie słabszym i mniejszym dziobem pod względem zdolności łowieckich nie ustępuje niemal wielkiemu i silnemu drapieżcy, jakim jest myszołów. Oto magia natury. Myszołów rozrywa ofiary przy pomocy szponów, serokosz przy pomocy kolców. Dzierżby zatem są podobne do ludzi. My również nie mamy pazurów, ostrych kłów czy innych fizycznych atutów. Mamy jednak spryt i niezwykłą zdolność wykorzystywania narzędzi i otaczających nas przedmiotów, dzięki czemu nasi przodkowie polowali na znacznie większe od siebie ofiary, takie jak nosorożce czy mamuty, i dzięki narzędziom byli w stanie je poćwiartować i oporządzić. Dzierżby radzą sobie podobnie. Najmniejszą z trzech gniazdujących w Polsce dzierżb jest wspomniany już gąsiorek. Jest ponad dwa razy mniejszy od serokosza i jest praktycznie jego mniejszą wersją. Najdziwniejsze jest to, że pod względem wielkości zabijanych ofiar często wcale nie ustępuje on serokoszowi. W jego diecie co prawda znajduje się więcej owadów, ale potrafi on polować także na całkiem spore kręgowce, myszy, jaszczurki, a także żaby. A stosunek ofiary do drapieżcy w jego przypadku robi jeszcze większe wrażenie. Gąsiorek, jako że jest mniejszy, gorzej znosi chłody i na zimę odlatuje do ciepłych krajów, w przeciwieństwie do serokosza, którego możemy obserwować w kraju przez cały rok, w tym także w śnieżne zimy. Serokosze i gąsiorki to dwie nasze najpowszechniejsze dzierżby, gniazdujące praktycznie w całym naszym kraju.
Dzierżba czarnoczelna natomiast jest już skrajnie nieliczna, a rudogłowa uznana za już niegniazdującą w Polsce. Srokosze i gąsiorki na szczęście nie są zagrożone wymarciem i wciąż dość łatwo je wypatrzeć na otwartych przestrzeniach w naszym kraju, kiedy przesiadują na swoich punktach obserwacyjnych. A jeśli zobaczymy ciernisty krzew z zawieszonymi na nim drobnymi zwierzętami, nie dzwońmy po policję. Zasadźmy się i obserwujmy. A nuż przyleci on, owiany złą sławą, ale jakże fascynujący, ptasi rzeźnik. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.